Teatr reformowany. Zdaje się, że nie ma w Polsce człowieka zaliczającego siebie do inteligencji, który by nie słyszał tego terminu. Stary nie spełnia swego zadania pod względem inscenizacji, albowiem dekoracje stanowią w nim nazbyt często rażący rozdźwięk z wypowiadanym na scenie słowem. W teatrze dotychczasowym, który tu nazywam starym, dekoracje sceniczne i układ postaci występujących na tle traktuje się jak pewnego rodzaju tylko ilustracje rozgrywającej się akcji. Zamiast pojmować je jako atmosferę, w której rozbrzmiewające na scenie słowo ma znaleźć odpowiedni, specjalny dla siebie oddźwięk. Słowo dramatu ma nieodłącznie swoją linię uczucia, po której cały dramat się rozwija. Wszystko tam jest skierowane do tego, aby tysiącami cegiełek uczuć podobnych, wzmocnionych tu i ówdzie kontrastami uczuć przeciwnych, przygotować słuchający umysł do przyjęcia słowa tak, jak ma być ono odczute. Potrzeba więc, aby i aktor wypowiadający myśl tego słowa był uczuciu tej myśli oddany tak gestem symbolizującym to uczucie, jak i swym zewnętrznym wyglądem. Cały więc powinien być nieodpowiednio ukostiumowanym panem, wypowiadającym z gorszym lub lepszym patosem słowa, lecz rozgrywanego słowa symbolem. Po wyrzuceniu szczegółów z dekoracji tła, należy i z dekoracji aktora je wyrzucić. Zamknąć twarz jego w wyrazie otoczenia i usunąć z niej mimikę. W teatrze jest ona niepotrzebną nie tylko jako w ogóle szczegół, ale jako szczegół, który rozrywa ogólne wrażenie swą właściwością ześrodkowywania na sobie uwagi widza i tą właściwością nie tylko przeszkadza ogarnięciu całości obrazu, ale i słuchaniu wypowiadanego słowa. Panuje przekonanie, że mimika jest środkiem potęgującym wrażenie słowa. Mnie się jednak zdaje, że słowo potężne i bez niej potężnym zostanie. Rzeczą sceny jest tylko stwarzać dla niego odpowiednią sferę. Zasadą przy komponowaniu dekoracji i kostiumów powinien być kierunek ruchu. Kostium czy dekoracja jest regulatorem, który wymusza na zakutym w nie człowieku pewne ruchy i uniemożliwia inne. Aktorzy nigdy nie mogli zrozumieć, dlaczego schody, które dla nich kazałem robić, były niejednokrotnie za strome. Nie mogli zrozumieć, że nie chodziło tu o wygodne sprowadzanie ich ciał na podstawowy poziom, lecz o zmuszenie ich do wykonania niestylizowanego, tylko bezwiednego ruchu o tej sile, która właśnie była potrzebna. To samo i z kostiumem. Wolę kostium złożony z dwóch, złączonych zawiasami, nieheblowanych desek, od szyi do pachwiny i od pachwiny do kolana, zamykający możliwość pewnej serii ruchów, a sprowadzających ruch w oznaczonym kierunku, niż kolorowe płachty upstrzone esami floresami, blagujące i markujące wewnętrzną pustkę autora, aktora, umożliwiające wszystkie ruchy i nie dające w konsekwencji żadnego wyraźnego. Najpotężniejsze słowo, najmocniejszy zamysł gestu umiera, gdy jego interpretatorem staje się aktor.
Aktor na wielkiej, widowiskowej scenie wygląda jak wróbel, który przysiadł na tętniącej w pędzie, sapiącej olbrzymimi płucami nowoczesnej lokomotywie. Wolę gigantofon, który może zamiast niego mówić. Wolę maszynę, która za niego może się ukazać. W najbliższej już przyszłości okaże się, że rola aktora to rola żółwia noszącego swój pancerz. Olbrzymi kostium konstrukcję. I wtedy skończona będzie też rola malarza, a zacznie się praca konstruktora. Thank you.